A ja chciałbym powiedzieć Wam świadectwo uzdrowienia. Powiem tak króciutko, ale gwoli wstępu. Ja uwielbiam świadectwa, jak ludzie opowiadają odnośnie uzdrowienia. Dlaczego? Znaczy nie tylko i uwolnienia, dlatego że to buduje moją wiarę. Jakiś czas temu, pamiętam, Julita opowiadała świadectwo uzdrowienia swojego zęba, który jej wyrósł. I ja na przykład biorę takie rzeczy na serio, czyli że to jest możliwe, nie? I powiedzmy gdzieś ze 3 tygodnie temu, ponieważ ja się oglądam, nie? Więc zobaczyłem, mam dziurę w zębie. I ja generalnie ze sobą rozmawiam, więc mówię do siebie, to niemożliwe. Mówię sam do siebie, ty, mam dziurę w zębie, no drapię, patrzę, jest dziura w zębie. No niemożliwe, wczoraj nie było, dzisiaj jest. No jak to jest możliwe, że przez noc po prostu stała się dziura w zębie? Mówię, nie biorę tego. Zacząłem się o to modlić, raz się o to pomodliłem, mówię, następnego dnia patrzę, znowu jest dziura w zębie. Nie, niemożliwe, niemożliwe, że mam dziurę w zębie. Trwało to 3 dni, po 3 dniach jest plomba. I wiecie co, ja zachęcam Was do tego, żebyście po prostu mówili o świadectwach uzdrowienia, dlatego że to buduje ludzi wiary, że pewne rzeczy są możliwe. Ja tak ma być. Także mam plombę, nie miałem jakby wiary o to, żeby był idealny nowy ząb, ale nie chciałem mieć dziury w zębie, dlatego to wszystko jest możliwe, dlatego, który wierzy. Amen.